Hejka ludzie, witajcie w kolejnym, 9 już odcinku podcastu Malx, czyli co nam ślina na język przyniesie. Zapraszam! Cieszę się bardzo, że zaczynacie nowy tydzień ze mną. Mam nadzieję, że jeżeli słuchacie mnie rano, to umilam wam drogę do pracy albo po prostu poranek, bo są tacy ludzie, którzy poniedziałków nie traktują jako najgorsze zło, czyli pierwszy dzień długiego tygodnia w pracy, a zostają w domu albo robią co chcą, więc szacunek dla was ludzie. Połowa społeczeństwa wam zazdrości, albo większa połowa. No ale jeżeli jesteście tymi ludźmi, którzy akurat słuchają mnie w drodze do pracy, także dzień dobry. Jeżeli jesteście tymi ludźmi, którzy słuchają mnie w trakcie powrotu do domu, to życzę wam udanego wieczoru i znośnego tygodnia pracy dalszej. Ale jak zwykle nie o tym. Dzisiaj chciałam się z wami dzisiaj podzielić takim zjawiskiem, jakim są społeczności w mniejszych miastach w Polsce. Czy ktoś z was oglądał kiedyś serial amerykański typu Gilmore Girls? No właśnie, w takich serialach typu, jeżeli nie oglądaliście tego serialu, nie fabuła jest ważna, także się nie przejmujcie, że nie będziecie wiedzieć, o co chodzi, bo w ogóle nie o to chodzi. O co myślicie, że chodzi? Kwestia jest taka, że Gilmore Girls opowiada o perypetiach matki i córki. Matka miała córkę w dosyć młodym wieku. One obie jakby są takimi najlepszymi przyjaciółkami z racji tego, że ta różnica wieku to jest 17 czy ileś tam lat. No i obserwujemy jako widzowie ich losy w bardzo małym miasteczku gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. Można tam zaobserwować taką społeczność. I taką społeczność właśnie, co każdy się zna, każdy sobie pomaga. Moja najlepsza przyjaciółka jest właścicielką jedynej restauracji w mieście. Gdzieś tam burmistrz miasta to moja dobra znajoma. Od czasu do czasu widujemy się na niedzielnym obiadku. Kolega z baru obok to, wiecie, mój eks-mąż. I tak się też składa, że to jest właściciel jedynego baru w okolicy, także musimy tam chodzić. Wiecie, znacie ten klimat. Idea jest taka, że każdy się zna i każdy sobie pomaga. I jak to się wszystko przekłada na nasze piękne polskie warunki? Ja jestem z miasta, które nie jest może najmniejsze, bo ma około 50 tysięcy mieszkańców, ale też do wielkich nie należy. Nie ma tak, że każdy się zna. To na pewno nie, ale jest tak, że każdy wie, gdzie jest Stokrotka, gdzie jest Kaufland, która to jest ulica Kochanowskiego, w jakich rejonach miasta jest najlepsza cukiernia, no wiecie, takie rzeczy. Ja kocham swoje miasto rodzinne i nigdy nie przestanę darzyć mojego rodzinnego miasta sentymentem i wielką miłością. Naprawdę uwielbiam tam wracać i aż mi się czasami łezka wokół kręci, bo tęsknię. Oczywiście, że jakbym... Teraz mieszkam, może nadmienię najpierw, bo to ważne dla sprawy. Teraz mieszkam nie tylko w innym kraju, ale też w o wiele większym mieście, więc wiecie, moje realia życia, tym teraźniejszego są zdecydowanie inne. Nie mówię też, żebym jak chciała tam wrócić na stałe, bo pewnie jakbym tam wróciła na stałe, to bym umarła z nudów tak naprawdę. Ale wiecie, no, pomijając fakt, że oczywiście kocha się bardziej na odległość zawsze, to gdzieś tam zawsze jest super mi tak w środku, na duszy wrócić nawet na parę chwil do tego mojego rodzinnego miasta i zawsze się cieszę, jak tam jestem. Do rzeczy. Ostatnio widziałam na Facebooku, pewnie takich akcji było o wiele więcej wcześniej, ale ja ich wcześniej nie zauważyłam. Jestem na Facebooku w takiej naszej mogę powiedzieć, w grupie mieszkańców mojego miasta. Tak jakbyście na przykład otworzyli grupę o tytule Warszawa. No i dołączają wszyscy, którzy po prostu w tej Warszawie mieszkają.
Tak samo dzieje się na Facebooku mojego miasta. Zazwyczaj to jest tak, że ludzie tam piszą bzdury. Oczywiście jest większe zaangażowanie, kiedy są na przykład wybory, albo kiedy ktoś szuka jakiejś rady. No, czasami jak czytam te posty, to wydaje mi się, że ludzie bardzo, ale to bardzo często idą na łatwiznę. Chodzi mi tutaj o takie rzeczy typu, a skąd odjeżdżają busy i kiedy? Tu i tam, stąd dotąd. No, tak jakby ktoś się zapytał, o które odjeżdżają busy z Krakowa do Lublina. To jest troszeczkę moim zdaniem przegięcie, ponieważ każdy, który potrafi napisać post w grupie zamkniętej na Facebooku, moim zdaniem jest na tyle inteligentny i na tyle ma umiejętności, żeby po prostu wpisać w wyszukiwarkę słowo busy Kraków-Lublin, godziny odjazdów, no i ma. No ale tak się dzieje i takie są prawa społeczności, więc nie oceniam. Mówię tylko, że czasami na tej grupie są bzdury i czasami ktoś tam cię wkurzy, ale dwie rzeczy, które zadziały się bardzo niedawno u mnie na mojej grupie. Obie rzeczy tak naprawdę, kurczę, byłam taka wzruszona tymi postami, bo to jest taka właśnie szczera, ludzka pomoc. Z dobroci serca. I byłam tak dumna z moich tak naprawdę współmiastowiczów, nie wiem jak to się nazywa. Do rzeczy, już mówię o co chodzi. Pierwszy post, który odnalazłam niedawno, to pan wstawił zdjęcie samochodu, który miał włączone światła. Samochód był zaparkowany, to była już godzina wieczorna, więc można było się spodziewać, przypuszczać, że po prostu ktoś wrócił do domu i zapomniał zgasić światła w samochodzie. No i post zawierał informację o tym, że na tym parkingu stoi ten samochód. Radziłbym wyłączyć światła, bo jutro rano może być problem. Super. No tak, wiecie, z dobroci serca ktoś wstawił taki post. No i po prostu aż zalajkowałam. Nie za bardzo się tam angażuję w te posty, ponieważ no już nie mieszkam tam od bardzo długo i bardzo dawna, także no nie mogę za bardzo doradzać, ale czasami jak coś mi tak spodoba, to po prostu lajkuję, żeby pokazać, że super, że to jest to, że to jest taka właśnie sąsiedzko-miasteczkowa, mało-miasteczkowa pomoc. Super. Drugi post, o którym będzie ciutkę dłużej, bo ten post po prostu pokazał taką siłę mniejszej społeczności, znaczy społeczności w mniejszych miastach. O, może tak. Chwytał po prostu za serce. Post był o piesku. Jakaś pani po prostu uciekł jej piesek. No i nie mogli go niestety znaleźć. I pani wpadła na super genialny pomysł, bo wstawiła fotografię swojego psiaka właśnie na grupie, mówiąc, że no moja córka zaginęła tutaj przy tej ulicy tego dnia. Proszę o pomoc, jeżeli ktoś ją widział, dajcie mi znać, zatelefonujcie, może się odnajdzie. No kurczę, wiadomo, ja też mam pieska. I ci ludzie, którzy mają psy, w ogóle jakiekolwiek zwierzęta podejrzewam, traktują je jako członka rodziny. No czasami jest tak, że kochamy psa bardziej niż, no nie wiem, swoją siostrę czy brata. Więc rozumiecie, no ludzie po prostu się tak włączyli w tę akcję i można się by było spodziewać, że 2-3 posty, nie wiem, no 4 godziny max i słuszka się znajdzie, ale niestety się nie znalazła. Ten post, ta akcja ciągnęła się dobry tydzień, tak mi się wydaje, jeżeli dobrze pamiętam. Ludzie zaczęli szerować te zdjęcia, zaczęli komentować, o, widziałem podobnego psiaka gdzieś tam tu na ulicy, o, kręci się tutaj, ma taką obrożę, a siamtą, a może tu, a może tam. Lajkowali, szerowali, wklejali zdjęcia, no mieli oczy po prostu dookoła głowy. Biedna właścicielka psa, niestety nie znalazła go, tak jak wspominałam, pierwszego dnia, drugiego dnia też nie. Po 3-4 dniach wstawiła kolejny post, mówiąc, że córka się nadal nie znalazła i jeszcze raz apeluje o pomoc i o poszukiwanie. I wtedy ludzie, przejęci tą całą sprawą, po prostu no, poruszyli niebo i ziemię, żeby tą córkę znaleźć. Zaczęli sami postować. Nie tylko w komentarzach, żeby odpowiedzieć na post, tylko sami zaczęli postować, odznaczając właścicielkę psa, mówiąc, że tu jest zdjęcie takiej suczki, takiego psa, może to pani. Ludzie zaczęli apelować, szerujcie, wszyscy szerujcie, może ktoś pomoże.
No tak, chwyciło mnie to wszystko za serce, bo to nie chodzi tylko o to, że mogę komuś pomóc jednym kliknięciem myszki. To mnie nic nie kosztuje, więc dlaczego nie? To chodzi o to, że to takie zaangażowanie i wiecie, i to jest tak, że ktoś mówi, widziałem tego jakiego psa w północnej części miasta, a ktoś mówi, nie, w tym momencie ja widzę w zachodniej części miasta. No to był chyba kundelek, więc takich piesków troszeczkę jest. Zresztą wiadomo, no jeżeli to byłby też Golden Retriever, to zazwyczaj te dla kogoś z zewnątrz te pieski wyglądają tak samo, więc no zajmuje to czas, wiadomo. Ale tak czytałam ten post, było mi oczywiście bardzo przykro, że ta suczka gdzieś tam się zagubiła. Ale z drugiej strony sobie pomyślałam, kurde, w takich większych miastach jak Kraków czy Wrocław, czy byłoby coś takiego możliwe? Wiem, że na przykład w Warszawie tak jest, że społeczności takie mniejsze, typu osiedlowe społeczności, gdzieś tam dzielnicowe społeczności, one mają swoje dedykowane grupy i tam ludzie też próbują sobie gdzieś tam pomagać, ale no wiadomo, jak się pies zgubi w Warszawie, no to nie każdy wie, gdzie w Warszawie jest ulica Kościuszki. Nie każdy może zlokalizować, jak jest gdzieś na zewnątrz i nie może, albo nie pomyślał, żeby sobie otworzyć Google Maps zresztą. No, żeby dojechać z jednego końca Warszawy do drugiego, to trochę zajmuje i ten pies oczywiście się przemieszcza. No wiadomo, jak jest. W takich mniejszych miastach sama się zdziwiłam takim odzewem ludzi, bo 50 tysięcy mieszkańców to jest i dużo, i mało. Jest to na tyle mało, żeby gdzieś tam się ze sobą jednoczyć i znać bardzo dobrze topografię swojego miasta od A do Z. A jest to też na tyle dużo, że ludzie no, mogliby mieć spokojnie wyjebane na wszystko. Niekoniecznie ludzie chcą też sobie pomagać, nawet w malusieńkich mieścinach, zwłaszcza w takich pewnie wioskach, jeżeli ktoś z was jest z takiej wioski, no to wiadomo, jak tam jest. No tam się nic nie dzieje, więc plotka pogania plotkę, żeby było coś, jakaś rozrywka. Chcę zakończyć ten odcinek podcastu takim z dobrego serca, takim wyjawieniem, że kurczę, jestem taka dumna, że jestem z takiej mniejszej miejscowości. No nie chciałabym się urodzić w jakimś w Nowym Jorku, Waszyngtonie, gdzie no tak naprawdę każdy jest tam anonimowy. Każdy. Ja teraz sobie żyję, też pewnie jestem anonimowa, bo zmieniłam miasta, zmieniłam kraje. Jest anonimowo. A w tym moim mieście, no kurczę, ja chodziłam do podstawówki tam, gdzie moi rodzice. Zdarzyło się też tak, że miałam tą samą nauczycielkę od przedmiotów, co moje rodzice. Nadal nasza nauczycielka mnie tam zna, moje zdjęcie tam wisi i ludzie patrzący na to zdjęcie sobie myślą, a to jest Magda, tutaj stąd. Jak idę przez miasto z moimi rodzicami, no moi rodzice tam mają mnóstwo znajomych. Oczywiście nie każdego znasz, no 50 tysięcy to jest dużo ludzi. Ale jest też tak, że gdzieś tam masz znajomą, tam ktoś z kimś chodził do liceum, tu gdzieś tam siódma woda po kisielu, jakaś znajoma. To tworzy taką, wydaje mi się, więź, która jest bardzo istotna. Bo wiem właśnie ze swojego doświadczenia, że czasami brakuje takiej relacji, gdzie jesteś częścią społeczności. I właśnie będąc młodszą, jak oglądałam Gilmore Girls, to tak sobie myślałam o tym miasteczku, kurczę, no, że tak nikt nie jest anonimowy. Cokolwiek robisz, to każdy to wie. Wszystkich znasz i to tak bez sensu. I nadal twierdzę, że nie chciałabym mieszkać w super małej, minimalnej społeczności, gdzieś tam naprawdę w miasteczku z 1000 ludzi. Ale fajnie jest gdzieś tam mieć takie poczucie, że pomimo tego, że nie znasz człowieka i nigdy go nie poznałaś i nigdy go prawdopodobnie nie poznasz, on szuka ci tego twojego najukochańszego psa. I pomaga. I podaje dalej. I robi te zdjęcia. I nawet po 2-3 dniach znowu komentuje pod tym samym postem, pytając, czy się piesek znalazł. To jest coś, z czego warto i należy być dumnym. I tacy ludzie, którzy budują właśnie taką społeczność, zasługują na uznanie i na wielkie gratulacje, i na wielkie brawa. I ja jestem dumna, że to są moi ludzie. Jak tam u was z takimi rzeczami? Czy jesteście z mniejszych miejscowości, czy raczej z większych? Czy jesteście w takich grupach, czy się wyprowadziliście? Dajcie znać, bo to jest fenomen, który pojawił się razem z kanałami social media.
To jest fenomen, który wcześniej był taką, wiecie, pocztą pantoflową, a teraz jest na tak ogromną skalę. I nie mówię tutaj tylko o włączonych światłach w samochodzie, ale wyobraźcie sobie, jaką potęgę mają takie rzeczy, takie społeczności, no już w takich większych akcjach, na przykład w powodzi. Jak fajnie, jak szybko można zorganizować ludzi, którzy chcą pomóc bezinteresownie. Chcą pomóc, bo po prostu mieszkasz w tym samym mieście. To jest fajne. I ja jestem dumna po 400-kroć i cieszę się, że takie społeczności się u nas też budują. Tyle. Bo zrobiło się, nie wiem, ckliwie. Opowieść o psie i już wiadomo, tony łez. Także, moi kochani, miłego dnia lub też miłego wieczoru, miłego weekendu, miłego tygodnia. Do następnego razu. Do usłyszenia. Buziaczki, pa!